wystarczy mu na jeden sezon. Kilometrów od Torunia. W lipnie rozegrano 8. rundę motokrosowych mistrzostw Polski. Dzisiaj pokazujemy Państwu zmagania w klasie 125 cm sześciennych. Numer 2, Marcin Wójcik z Gdańskiego Automotoklubu, po poprzedniej eliminacji objął prowadzenie włącznej klasyfikacji. Tor piaszczysty, taki jaki jest w lipnie, odpowiada naszemu zawodnikowi. Potworny upał i bardzo wiele pułapek na trasie sprawiały jednak, że trzeba było mieć nieco szczęścia, aby przyjeżdżać na czołowych pozycjach. To szczęście w lipnie dopisywało Wójcikowi. W pierwszym wyścigu miał nieco kłopotów z ciągle jeszcze aktualnym mistrzem Polski Jackiem Olszewskim z miejscowego Jastrzębia. Szybszy na trasie okazał się także Niemiec Ronald Koch, który w ciągu ostatnich tygodni wykazuje znaczną zwyżkę formy. Oto Ronald Koch, numer 13. Marcin Wójcik w obu wyścigach pewnie przyjeżdżał do mety na drugim miejscu, skrzętnie gromadząc punkty. Najbardziej zaciętą walkę gdańszczanin toczył jednak właśnie z Jackiem Olszewskim. Ten zawodnik po słabym początku jeździ coraz lepiej, ale nawet na własnym torze miał kłopoty. Wyścig w klasie 125 cm sześciennych zakończył się pechowo dla dwóch zawodników. Najpierw nogę złamał Robert Warchoł z AP Głogów, a później pech dosięgnął jednego z faworytów, Sebastiana Krywulta z Wisły Chełmno. Oto on, numer 4. Krywult w pierwszym wyścigu zajął 4. miejsce. W drugim, po 2 okrążeniach, doznał złamania barku. Bardzo dobrze pojechał natomiast gdański weteran Tomasz Cencelek, numer 34. Zdobył łącznie 5 punktów w klasyfikacji. To pierwsze punkty wywalczone przez Cencelka, a Ronald Koch wygrał drugą eliminację mistrzostw Polski z rzędu, ale jego strata punktowa do Wójcika jest bardzo duża. Marcin ma ogromną szansę, aby w tym roku wywalczyć tytuł mistrza Polski. Jednak musi uważać, ponieważ dość dziwnie skonstruowany regulamin mówi o tym, że z 24 wyścigów, łącznie przeprowadzonych w ramach mistrzostw, odlicza się wynik najsłabszych 4. A więc równa jazda Marcina może jeszcze nie wystarczyć, aby na kilka rund przed końcem być pewnym sukcesu. Oto ostatnie metry w lipnie Marcina Wójcika. A tuż za nim finiszował Jacek Olszewski, który w łącznej punktacji 8. rundy mistrzostw Polski zajął 3. miejsce. Początek sezonu nie był najmocniejszy, potem kłopoty z motocyklem. Wystartowałem na pierwszych rundach zeszłorocznym modelem. No, nie jechało mi się najlepiej, bo początek sezonu, wiadomo, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło błysnąć formą na początku. Później przesiadłem się na nowy motocykl, był poddany tuningowi i nie bardzo to wszystko zagrało. Dzisiaj jechałem ponownie modelem starym i myślę, że dokończę ten sezon na starym motocyklu. Jacek jakoś tak, on i w tamtym roku, i w tym roku zaczął rozkręcać się od połowy sezonu. No i zaczyna się robić groźny, no ale jeszcze dzisiaj dałem mu radę, także nie było tak źle.